2 lutego, w święto ofiarowania Pańskiego, Kościół obchodzi doroczny dzień życia konsekrowanego. We wspólnej modlitwie pragniemy w tym dniu w szczególny sposób dziękować wszystkim osobom konsekrowanym. Dziękujemy za świadectwo Waszej braterskiej miłości i jedności. Dziękujemy za posługę wobec chorych i cierpiących. Dziękujemy za dar modlitwy, który wyraża się szczególnie przez obecność wspólnot klauzurowych. Dziękujemy za profesję rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, bo to dzięki nim jawicie się nam niczym żywe źródła światła w tym świecie. Dziękujemy i otaczamy Was modlitwą, prosząc, aby ten dar i charyzmat życia konsekrowanego w szczególny sposób w dzisiejszym świecie był darem wierności i miłości Chrystusowi i Jego Kościołowi. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby życia konsekrowanego obecne na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej do wspólnej modlitwy w Bazylice Prymasowskiej w tym dniu. 2 lutego o godzinie 12 będziemy w czasie Eucharystii dziękować za Wasze życie i za Waszą posługę. Będziemy też prosić, abyście byli wytrwani w tym, co przyrzekacie Bogu, abyście mogli po raz kolejny odnowić swoje rady ewangeliczne, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, służąc nimi Chrystusowi w Kościele.